Dobra, pierwszy raz lancą, ale powinno być EZ. Girtaki. Czyli gówniany. Ale na trochę wyższym poziomie niż normalnie, no bo w sumie tak szybko się expi. Ale ciekawi mnie w sumie bossik tym buildem. Sam sustain już jest dużo lepszy niż na Bonespearze. Generowanie esencji. Tutaj zanim zacznie się ten nastakuje się, żeby AOE to walnęło, to no dłużej schodzi. Nie muszę zabijać każdej tej elitki. Nie no, ale hity to mi... to ładne, wydaje mi się, że sadzę. Tylko no szybkość jest dużo mniejsza i to tyle chyba. No bo nie ma takiego AOE po prostu. Tam się rzucało Bonespira, wracały trzy, no to to klepało. Ja zawsze muszę podejść od złej strony, okej. Ale przynajmniej supresory tutaj nie robią mi różnicy, a na Bonespearze no ciężko było z nimi. Jak był ten afix. No bo jak się przy ścianie nie biło, to trochę długo schodziło. Tu nie ma znaczenia przynajmniej. Naprawdę, aż taką obiegówę muszę zrobić, bo nie mogą wpuścić wcześniej. Dobra, nie podnoszę, to przyjdzie na maila. I'm out of essence.
Chyba więcej będę mógł face tankować, no bo tutaj jednak 7000 HP tam razem z Fortifyem. Chyba jeszcze jakaś barierka czasem dochodzi. Chyba, że barierę miałem tylko z aspektu, który wymieniłem. To never mind. Nie no, ładne hity sadzę. Tylko ciekawi mnie, jak to będzie się skalowało tak na po 75 levelu. Czy overpower wystarczy, czy będę musiał pod kryta iść? Będę się musiał wracać tam, czy nie? Wety z tą solniczką. Ja sobie buffa do niego. Ej, no mogę wejść? Halo? Kocham tam gierkę. O, siema. Ale słaba jest, ale patrz jak Eliasza. Mam nadzieję, że rozwalę. Dobra, face tankować może. Bo on spi, że chyba już by nie żył. Nie no, nie tak szybko. No, trzeba brać pod uwagę, że tu na 65 zamiast 61 drugim polazłem.